serdecznie. Z tej strony Bitmax. Dzisiaj bitewka na mapie Overlord, a bohaterem będzie Tony Atoll z klanu CHS i będzie nas gościł na czołgu AMX-50B. Wszystkim oczywiście dobrze znany i lubiany czołg, ciężki, linii francuskiej, oczywiście magazynkowy. Co czołg dosyć fajny, często używany, oczywiście już prawdopodobnie to mówiłem kilka razy, bo ten czołg gościł na moim kanale. Czołg używany często na CW ze względu na swoją mobilność, jak i oczywiście magazynek. No i również oczywiście po tym buffie delikatnym potrafi teraz czasami coś odbić, chociaż czasami jednak ta wieża nie spełnia jednak swojego zadania. Ale generalnie mając bardzo twardą wieżę, ten czołg byłby zbyt OP. Jeżeli jednak chodzi o wprawne ręce, jeżeli chodzi o wprawne ręce gracza, jeżeli rzeczywiście ten czołg prowadzony jest przez dobrego czołgistę, naprawdę można zrobić świetny wynik. Ta mapa dla tego czołgu uważam, że nie jest jakaś zbyt specjalna. Tutaj nie mamy żadnej jakiejś tam specjalnie dużej depresji działa. Dlatego tutaj nie możemy sobie pozwolić na wychylenie i strzał, bo musimy niestety wystawić ten czołg bardziej, a dość wysoka sylwetka tego czołgu powoduje to, że wszyscy nas zaraz widzą i przyjmujemy sporo strzałów przeciwnika. Ładnie tutaj wychwycony ten i z trzeci, jak widzimy, już 1390 nawet nas tam przebija. Ja troszeczkę może powiększę tą mapę, bo nie wiem dlaczego się zmniejszyło. No i ładnie tutaj i z trzeci sfarmiony. Chyba praktycznie do końca 1500 damage'u, także tutaj można powiedzieć, że ten magazynek został wykorzystany w dość dobry sposób. Jedna lufa wysłana do garażu. No tutaj nas ta 13 troszeczkę tylko pokierszowała, ale nie są takie zbyt specjalnie wielkie obrażenie, chociaż no już mamy 300 HP, trochę więcej jak 300 mniej. Tutaj widzimy, czołgów sporo jest na plaży. Często się zdarza tak, że jednak tutaj wyżej, gdzie stoi ST1 i ta E5, tamtędy raszują czołgi przeciwnika, szczególnie ciężkie. No jak widzimy tutaj, ta taktyka przeciwnika pozwoliła tutaj właśnie naszemu bohaterowi, Tony Atoll, pozwoliła na to, że będzie mógł tutaj rzeczywiście troszeczkę sobie postrzelać. Tutaj niefartownie wyciągnięty ten strzał od E5. Niestety oddane były chyba dwa pociski do piątki, dwa strzały bezskutecznie. W tym momencie jest przeładowanie, o ile dobrze pamiętam, AMX-50B przeładowuje coś koło 27 sekund. Do plusów należy zaliczyć również bardzo celne działo. Rzeczywiście tutaj nawet w ruchu można rzeczywiście ostrzeliwać przeciwnika, bo to kółeczko jest bardzo malutkie i szybko skupia rzeczywiście. Także to jest olbrzymi plus, na pewno w T57 ten celownik skupia troszeczkę dłużej, tak bynajmniej mi się wydaje. Widzimy pierwsza odznaka biegłości na lufie, tutaj tego AMX-a oczywiście już jest, czyli można powiedzieć, że więcej zadaje obrażeń niż 65% innych graczy grających tym czołgiem oczywiście. Tutaj będzie zaraz świetny przestrzał chyba na E5, piątka zainteresowała się drugą piąteczką, mamy ją praktycznie bokiem, także jeszcze tylko szybkie przeładowanie i tutaj łapiemy na boku właśnie tę piąteczkę. Jest po piątce już prawie 3000 już obrażeń zrobione na koncie. Tutaj Tony Atoll ma na swoim koncie dwa fragi, ale jeszcze bitwa się nie zakończyła, jest wynik 6-5 i można powiedzieć, nawet tutaj jest, można sytuacja powiedzieć, bardzo, bardzo zbliżona, jeżeli chodzi o HP obu drużyn. Widzimy, tamte czołgi przeciwnika są wszystkie w kupie, więc jest to bardzo ciężki orzech do zgryzienia, gdy oni są wszyscy razem. Jest tutaj gdzieś osamotniona 7-5, wyjazd na tą 7-5 jeszcze tutaj przeładowuje, 7-5 w ogóle nie patrzy, nie zwraca uwagi tutaj na Tony Atolla, no i to właśnie powoduje, że łapie tutaj na traka tą 7-5, 7-5 się naprawiła, ale niestety już było za późno, jeszcze jedna pestka, chyba zaraz będzie przeładowanie, oczywiście już jest, 453 na koncie, 7-6 wynik. Czyli już można powiedzieć, ładnie tutaj już sobie poczyna, ładnie tutaj już zagrał nasz kolega, chociaż jeszcze jest sporo roboty. Niestety nasza E5 w tym momencie kończy swoją karierę w grze, no i jest tutaj właśnie, zaraz za chwilę będzie koniec przeładowania i będzie wyjazd chyba na tą grupkę. Niepotrzebnie ta żaróweczka trochę dostana, jest i z trzeci, będzie złapany prawdopodobnie tyłem, chociaż będzie tutaj kończenie prawdopodobnie tego FV-a. FV wykończony, jest i z trzeci tyłem,
Jeszcze jedna pesteczka. Niestety schował się za ten bunkier. Zaraz prawdopodobnie wyjedzie, to będzie można go dokończyć. Na jeden strzał nie zejdzie. Oj, szkoda bardzo, że ten strzał od tyłu nie był dobrze przymierzony, ale jest podpała, także pełna rehabilitacja tym strzałem ostatnim z podpałą. 5500 obrażeń zrobione, 4 fragi na koncie, kolejne przeładowanie, 861 HP posiada na swoim koncie tutaj Tony Atoll. Jest tam IS-7, jeżeli dojdzie szybko do przeładowania za chwilkę, IS-7 prawdopodobnie będzie zajechany od tyłu. 1185 to żaden problem właśnie dla MX-50B, chociaż od przodu tutaj trzeba przymierzyć rzeczywiście w tę dolną płytę, bo jest ładnie sobie unieruchomił. Naprawka niestety zużyta. Pierwsze kółko oczywiście tutaj ładnie oklepywane i strzał, oj. No cóż powiedzieć, no bardzo, bardzo szkoda, że w tym momencie ten strzał nie doszedł, nie wszedł, aż tutaj właśnie Tony się zastanawia, pisze Ryli, że ten strzał właśnie w to przednie kółko ostatni nie wszedł. No tak, niestety czasem bywa, że rzeczywiście pewne strzały nie wchodzą, jakby się chciało, i tutaj IS-7 nie wykorzystał swojej sytuacji, swojej okazji, no i za to został ukarany. 6700 już damage'u zrobione, 5 fragów na koncie, jest tam T3-4, która gdzieś tu się skrada w kierunku naszego bohatera. Niestety nie patrzy, o w tym momencie kiedy popatrzył już było na niego za późno. Wynik 14 do 10, 6800 na koncie, jeszcze została gdzieś E4, wiemy, że E4 jest na naszym kapie, bo nie ma innych czołgów już przeciwnika w grze, a jest coś na kapie. W tym momencie E50B przeładowuje, dlatego jest tutaj troszeczkę takiego chowania się, skradania za budynkiem. Będzie próba objechania E4. Tutaj trzeba pamiętać, że E4 nie obraca wieży dookoła, tylko praktycznie wieża można się obracać w 180 stopni, więc tutaj można ładnie objeżdżać właśnie taką E4 i kończyć. No i tak jak widzieliście, bitewka bardzo fajna, bardzo szybka, sporo rzeczywiście tutaj kombinowania z różnych stron, zajeżdżania przeciwnika. No i Tony Atoll z klanu CHS zdobywa oczywiście mastereczkę na MX-50B, zdobywa również duży kaliber, jak i również topowe działko. No i oczywiście 8089 damage'u zrobionego, 7 fragów. Bardzo, bardzo szkoda, że nie udało się w tej bitwie wbić 8 fraga. Była taka wisienka na torcie, no ale bitwa mimo to bardzo udana. Ogromne gratulacje dla kolegi. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, oczywiście komentujcie, czekam na Wasze opinie. Odwiedzajcie mnie również na Twitchu, staram się być codziennie po godzinie 16-17, chociaż troszeczkę potwitchować. No i z mojej strony, słuchajcie, to wszystko. Do usłyszenia.